Uruchomiony w 2001 roku terminal paliw w Ostrowie Wielkopolskim należy do najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Już na etapie projektowania szczególną uwagę poświęcono kwestiom bezpieczeństwa oraz zapewnienia maksymalnej neutralności terminala względem środowiska. Kluczowym z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwiązaniem zastosowanym w terminalu jest dwupłaszczowa konstrukcja zbiorników, która znacząco redukuje wszelkie ryzyka związane z ich potencjalnym rozszczelnieniem, zapewniając również skuteczność zabezpieczeń na okoliczność ewentualnego zapłonu. W takim przypadku do wnętrza zbiornika oraz do strefy pomiędzy zbiornikiem a płaszczem osłonowym może być bezpośrednio podawana piana gaśnicza, a płaszcz zewnętrzny, podobnie jak sąsiadujące zbiorniki, może być prewencyjnie zraszany wodą. W przestrzeni pomiędzy płaszczami umieszczono kable termoczułe, które poinformują jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo, gdyby temperatura wzrosła powyżej 70 stopni Celsjusza. Każdy zbiornik posiada ponadto czujniki maksymalnego i minimalnego napełnienia oraz podwójne dno, wyposażone w czułe urządzenia pozwalające na natychmiastowe wykrycie nieszczelności. Przed przenikaniem węglowodorów do gruntu zabezpiecza geomembrana oraz specjalna konstrukcja tacy betonowej. Park zbiorników jest rozdzielony na zbiorniki olejowe i benzynowe. Cykl remontowy przewiduje, że co 10 lat wszystkie zbiorniki powinny być całkowicie opróżniane, poddawane niezbędnym pracom konserwacyjnym i rewizji dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby ograniczyć do minimum ryzyka oraz wpływy terminala na środowisko, obiekt jest schermetyzowany. Oznacza to m.in., że opary są odzyskiwane i w specjalnym zbiorniku przetwarzane ponownie na paliwo. Skuteczność działania instalacji odzysku oparów jest corocznie sprawdzana przez akredytowane do tych badań laboratorium. W hermetyczny sposób odbywa się również tankowanie cystern w nowoczesnym terminalu drogowym. Procesowi temu towarzyszą liczne środki bezpieczeństwa. Nie może się on rozpocząć bez każdorazowego sprawdzenia wszystkich systemów zabezpieczających cysternę oraz bez uziemienia pojazdu. Wszystkie stanowiska do tankowania wyposażone są w czujniki UV i R, wykrywające płomień oraz zbyt wysoką temperaturę. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji natychmiast w całkowicie automatyczny sposób uruchamiane jest gaszenie pianą i zabezpieczenie w ten sposób również sąsiednich stanowisk. Kompleksowej kontroli poddany jest również obieg wody w terminalu. Obiekt wyposażony jest w 3 niezależne systemy kanalizacji – opadowo-roztopowy, drenażowy i socjalny. Cały terminal zaprojektowano w ten sposób, by wody opadowo-roztopowe spływały w kierunku zbiorników retencyjnych. Ponadto sieć drenażowa zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się wód gruntowych. Wody z terenu terminala poddawane są separacji, po czym trafiają do wewnętrznej, biologicznej oczyszczalni w postaci filtra korzeniowego. Obiekt jest wyposażony również w odrębny basen przeciwpożarowy, który prewencyjnie gromadzi wodę i może być na bieżąco napełniany ze zbiornika retencyjnego. Ciągłemu monitoringowi poddawany jest stan powietrza, gleby oraz wody. Terminal wyposażony jest w nowoczesny system LEOS, pozwalający na stały monitoring stężenia węglowodorów w glebie nad lustrem wód gruntowych. Ponadto na terenie obiektu znajdują się detektory stężenia węglowodorów w powietrzu, wyskalowane już od 20% dolnej granicy bezpieczeństwa. Co pół roku ze specjalnych odwiertów na terenie obiektu, piezometrów, pobierane są do analizy próbki wód gruntowych, a ich wyniki przekazywane są do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Cały terminal poddany jest również szczególnej ochronie fizycznej. Wszystkie pojazdy oraz kierowcy wjeżdżający na teren terminala muszą posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia, które każdorazowo weryfikowane są w automatycznym systemie spedycyjnym. Restrykcyjnym kontrolom poddawany jest również tabor kolejowy wjeżdżający na teren terminala. Stan techniczny każdej cysterny weryfikowany jest przez rewidenta kolejowego, a każda z nich musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Urząd Transportu Kolejowego. Co godzinę, przez całą dobę, przeprowadzany jest obchód wszystkich instalacji technologicznych terminala. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, pracownicy mają możliwość natychmiastowego wstrzymania pracy wszystkich urządzeń i rozpoczęcia działań naprawczych lub akcji ratowniczej. Ponadto obiekt jest stale monitorowany przy pomocy 28 kamer przemysłowych rozmieszczonych na całym terenie, z których sygnał przekazywany jest do sterowni. To właśnie tu znajduje się nowoczesne centrum zarządzania wszystkimi systemami bezpieczeństwa oraz narzędzia do bezpośredniej łączności radiowej z Państwową Strażą Pożarną w Ostrowie Wielkopolskim. Regularnie szkoleni i wysoko wykwalifikowani pracownicy nadzorują tu pracę całego terminala.
Należy podkreślić, że wszystkie instalacje alarmowe oraz gaśnicze regularnie, dwa razy w roku, poddawane są szczegółowym przeglądom i testom, odbywającym się z udziałem Państwowej Straży Pożarnej. Rozbudowane, wielopoziomowe i kontrolujące siebie nawzajem systemy bezpieczeństwa sprawiają, że terminal paliw PKN Orlen w Ostrowie Wielkopolskim należy do najbezpieczniejszych tego typu obiektów w Europie. Pozwalają one nie tylko na skuteczne eliminowanie potencjalnych nieprawidłowości czy sytuacji kryzysowych, ale też zapewniają neutralność obiektu wobec środowiska naturalnego.